Cześć, witajcie serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek z serii DIY, czyli pokażę Wam, jak zrobić stroik z gałązek wierzby, z gałązek wiśni, z różnych takich gałązek właśnie, które możemy znaleźć, które możemy wyciąć, które po prostu w tej chwili są. Także to będzie taki stroik w stylu skandynawskim, norweskim, z użyciem drewna. Będzie potrzebny drucik florystyczny, klej na gorąco się przyda, no i duża ilość gałęzi. Także słuchajcie, ja sobie w tej chwili zrobiłam kawkę. To jest kawusia. Ponieważ byłam przynieść te gałęzie, także w tej chwili napiję się kawę i zaraz zaczynamy. Również przygotowałam też taki słoik. Stroik, słuchajcie. No jest sporo tych gałęzi, także zobaczcie, tyle mamy gałęzi różnych, przyniosłam. Chciałam Was nauczyć, jak zrobić właśnie, korzystać z takich materiałów. Tutaj jest akurat są liście platana, także na razie one mi nie będą potrzebne. Także może tą gałązkę odłożę tutaj na bok. Natomiast dzisiaj chciałam Wam pokazać, jak właśnie można pracować z gałązkami na przykład suchymi. To jest gałązka wierzby. To jest gałązka wiśni, z których można po prostu robić kryzy, stroiki, gałązki, właśnie takie z wycinki. To jest wierzba, najlepiej mieć suchą wierzbę. Tu jest jeszcze inna owocowa gałązka, która właśnie mi się tutaj gdzieś zahaczyła. Także słuchajcie, tych gałęzi jest naprawdę sporo. No także formuję koło właśnie. Formuję koło, formuję po prostu dekorację, w której będzie po prostu można coś zrobić. No i teraz tutaj, słuchajcie, mam drucik florystyczny, którym z takiej dużej gałęzi zrobiłam kółeczko. I teraz tutaj w tym miejscu będę, zobaczcie, mam nadzieję, że będziecie to widzieć. O, tu robimy koło. Drucikiem w tym miejscu, właśnie koło takie nieregularne, bo to będzie taka kompozycja właśnie do postawienia na stole, do której będziemy dopinać inne gałęzie. I także sobie tutaj mocno zawiązujemy. A zobaczcie, coś takiego. Także drucik później będzie można uciąć. Ważne, żeby te wierzby mają to do siebie, że można właśnie formułować różne kształty. Wierzcie mi, że te wszystkie gałązki potem się fajnie przydadzą i powstanie bardzo fajna kompozycja. Ok. Także jeszcze dokładamy. Mam tutaj takie suche więcej, które też po prostu będą taką bazą jakby do innych gałęzi, także spokojnie. Tutaj też mam takie jesienne kompozycje liści różnych. Słuchajcie, tutaj mam też gałęzie właśnie inne, które też przyniosłam, właśnie taka czerwona, fajna, też będzie można ją dodać. Można ją przyciąć. Ona jest też trochę duża. Ok. Uwierzcie mi, że kolory są modne. Tutaj mamy takie suche, mam też fajne liście, które świetnie będą wyglądały w tej kompozycji. Uważam, że te jesienne liście będą takim dopełnieniem całości. To
tego szyszki. Szyszki. Taką szyszkę też można dodać. Nie stroików z gałęzi, stroików z wierzby. Można tworzyć właśnie ciekawe formy artystyczne. Także tak wygląda. Pokażę Wam jeszcze tak z góry ten stroik, żebyście też zobaczyli. A naprawdę fajnie wyszedł. Ciekawy. Także zachęcam serdecznie, bardzo polecam. Także słuchajcie, kochani, subskrybujcie, łapkujcie kanał. Proszę, zachęcam Was do oglądania wszystkich odcinków na moim kanale. Życzę Wam miłego weekendu i bardzo serdecznie namawiam Was do zrobienia właśnie takich dekoracji.